Jest pewna modlitwa, którą święty Paweł wypowiedział z myślą też o tobie, o świetle, o twoich oczach. Czas, żeby dzisiaj tej modlitwie się przyjrzeć, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem. Słowo daję dziś w wersji espresso. Jednowątkowo, krótko i na temat. Zamykamy dziś nasz cykl poświęcony światłości, ale domkniemy go, te rozważania, cudownym fragmentem z listu do Efezjan. To jest jeden z moich ulubionych wersetów. Fragment modlitwy, którą święty Paweł 2000 lat temu wypowiada, myśląc o wszystkich wierzących, o wszystkich ludziach. Więc również ta modlitwa dotyczy ciebie i mnie. Efezjan rozdział 1 od wersetu 17. Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. I uwaga, w kontekście światłości i widzenia. Niech da wam światłe oczy serca. Niech da wam światłe oczy serca. I za chwilę zobaczymy, o co będzie modlił się Paweł, ale to jest ważne w kontekście frajdy życia z Bogiem, żebyśmy byli otwarci na głębsze patrzenie. Żebyśmy nie przyzwyczajali się. Chyba to chciałbym podkreślić w tym momencie. Jeżeli ja zauważam w swoim życiu jakąś rutynę, jakieś przyzwyczajanie się, to trzeba się z tym rozprawić. Dlatego, że często za rutyną, za tradycją to trzeba zmienić. Dlatego, że bardzo często za rutyną, za takim przyzwyczajeniem się, które zamienia się w martwą tradycję, bo tradycja jest piękna, tradycja to jest przekazywanie, ale jeżeli przyzwyczajimy się do tego, będziemy działać tak mechanicznie, bez serca, bez ducha, no to wtedy robi się z tego martwota i martwica, a nie życie. Życie w ciele Chrystusa, w Kościele. Więc Paweł modli się, aby Bóg dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego i abyśmy otrzymali światłe oczy serca, aby nasze oczy były pełne światła, były pełne blasku, by widziały, co trzeba. I teraz zobaczcie, co mają te oczy widzieć. Po pierwsze, czym jest nadzieja, do której on wzywa? Czyli kiedy patrzysz na Boga, na siebie, na Kościół, na świat, na Boże Słowo, tak jak On chce, z wiarą, to widzisz nadzieję, do której jesteśmy wezwani. Chrześcijaństwo jest pełne nadziei, jest pełne perspektywy. Chrześcijaństwo to jest przemiana życia człowieka z niewolnika do dziedzica, syna albo córki. To jest wyniesienie z powrotem do królewskiej rangi, do królewskiego rodu. Niech da wam światło oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa. Punkt drugi, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych. Zobaczcie, jakie mocne słowa. Bogactwo chwały jego dziedzictwa. Nie dość, że dziedzictwo, jego dziedzictwo, to związane z chwałą i z bogactwem. Słuchajcie, więc są do odkrycia i przeżywania rzeczy, których nie zastąpi, nie podrobi blask tego świata, złoto tego świata, pieniądze tego świata. To wszystko jest fajne i w jakiś sposób potrzebne, ale my mamy widzieć bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych. Czy w ogóle te słowa brzmią jakoś zachęcająco i tak pociągająco? Czy ty myślisz o życiu z Bogiem, że jest w tym coś jeszcze do odkrycia? Czy myślisz, że już wszystko odkryłeś, odkryłaś, przeżyłeś, przeżyłaś? Że Bóg to jest, no pójść tam, odstać swoje, wrócić. Nie! Tu jest mowa o frajdzie życia z Bogiem. Byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych i uwaga, werset 19, i czym przeogromna jego moc względem nas wierzących. Zobaczcie, przeogromna jego moc i to nie gdzieś wystrzelona w kosmos, ale ta moc względem nas wierzących. Zobaczcie, więc Bóg, taka jest modlitwa Pawła, aby Bóg dał nam światłe oczy serca, abyśmy wiedzieli, że to jest dla nas.
abyśmy wiedzieli, że to jest dostępne przez wiarę w Chrystusa. Czym jest nadzieja naszego powołania? Nadzieja, do której On wzywa. Czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących. Wow, słuchajcie, to są potężne obszary do odkrycia. I może właśnie, jeżeli do tej pory nie widziałem ich, nie widziałaś ich, to czas zająć się tym tematem. Czas przejąć się tym, że jest jakieś dziedzictwo do wzięcia i że albo je odkryjemy, albo go nie odkryjemy, albo nauczymy się z niego korzystać, albo te skrzynie ze skarbami pozostaną nierozpakowane. Zachęcam Cię, poświęć dzisiaj czas. Przeczytaj sobie ten początek pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Tam jest mnóstwo perełek, które podprowadzają nas właśnie do tej modlitwy Pawła, którą on wypowiada, modląc się za Kościół z wyprzedzeniem 2000 lat. Tak to dzisiaj odbieramy. Więc Duchu Święty, przyjdź do nas z tym objawieniem i odkryciem i wzmocnij naszą frajdę życia z Bogiem, abyśmy dzielili się tym z innymi. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, zostaw polubienie albo proszę, udostępnij to nagranie. Prześlij je dalej. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.